No, dzień dobry, witamy, siemanko, w nowym vlogu. Ten odfruwa, Volvo chyba odfruwa. Ale, patrzcie jakie słoneczko, piękne. Przyczepka się szykuje do wyjazdu. Właśnie wróciliśmy z roboty i szykujemy się do wyjazdu, korzystamy ze słoneczka pierwszego. Siema, z powrotem. Słuchajcie, Jezu, nie mam rąk, poczekajcie. No jestem, słuchajcie, z powrotem. Ja jestem, słuchajcie, z powrotem. No, jedziemy, zestaw nasz przyszykowany. O tu, proszę bardzo. Widzicie? Lusterek nie masz? Bo od Justynki nie wzięliśmy. Justynka ostatnio wzięła nasze lusterka, jak jechaliśmy z nią po przyczepę do El Campu. Także słuchajcie, najfajniejsze to jest to, że wyjazd w ogóle niezaplanowany. Lecimy gdzieś najbliżej do jakiegoś kempingu, który jest u nas najbliżej naszych regionów. W ogóle nawet zakupów nie zrobiłam. Po prostu wróciliśmy z pracy i stwierdziliśmy, że jak wyszło słońce, to trzeba gdzieś podjechać. Także zero zakupów, pusta lodówka, staniemy gdzieś po drodze, kupimy sobie tylko coś na kolację, a może kolację zjemy na miejscu tam, nie? Na mieście. Tak? Na mieście? Na bogato? Po bogatości? Piąteczkę to można tak zrobić. Także słuchajcie, lecimy, jeszcze nie bardzo wiemy gdzie, zaraz się naradzimy i zobaczymy. Zestaw podpięty, wszystko w domku jest, Łukasz tylko pościelał, bo uprałam pościel. I co? I słońce jest straszne. Nie da się patrzeć. Dobra. Masz mój kluczek? Tu ci położyłam. Gdzie u Kaniu jedziemy? W końcu? Do Kazimierza. Kazimierza. Mamy najbliżej, nie? Do Kazimierza się zmierza. Lecimy, słuchajcie. Poczekajcie, odwrócę się. Lecimy, zdecydowaliśmy, że lecimy do Kazimierza. Dawno już nie byliśmy w Kazimierzu. I lecimy, tam są dwa kempingi chyba, u Pielaka i Szpichlerz, tak? I najpierw lecimy do Pielaka, zobaczymy, co tam się wyprawia na tym kempingu. Ale po drodze lecimy do Justynki, do pracy, zabrać lusterka, żeby nam oddała. Musi sobie zamówić swoje, bo ona już musi mieć, nie? Uważaj! Powiem wam, że tak trzeba uważać na tych rowerzystów, jak słoneczko wyjdzie. No, także odzywamy się potem. Słuchanie, słuchajcie, mamy Kazimierz Dolny. Aha. I mamy, słuchajcie, 2 minuty do celu. Poczekajcie, odwrócę kamerę. Jesteśmy 2 minuty do celu, słuchajcie. I zobaczymy, czy nas przyjmą, bo nie dzwoniliśmy, nie? Bo pod bramą znaleźliśmy. Oczywiście umyłem samochód i przyczepy i oczywiście pada. Tak, Łukaszek umył, żeby była piękny zestaw, ale w Kazimierzu lało, nawet bym powiedziała, bo są kałuże ogromne. Więc nic z tego naszego czystego zestawu nie będzie. No, także jedziemy najpierw na ten pierwszy kemping. Zobaczymy, jak będzie otwarty, to zostajemy. I za 300 metrów skręć w lewo. O. I jesteśmy bez zakupów, bo urządzamy sobie taki Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn. I będziemy dzisiaj żreć po restauracjach i jutro też. A co? Dosyć stania w garach. Skręć w lewo. Wisłę chyba mamy po prawej, nie? Ja. Także meldujemy się później. Skręć w lewo. Następnie. Mamy kempingi. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Masz P. Aha. Skręć w lewo, potem skręć w lewo. No i dobrze, i Kazimierz jest... Nawrócić trzeba? Nie. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. No tu. Tu? A. Knajpy mamy, kotek, tutaj chyba. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Piarniki.
Piarniki. Tu się wjeżdża. Tam jest narysowane. Przyciepak jest. Tak. Koło hotelu Kazimierz. Król Kazimierz. Jesteśmy. To trzeba dzwonić chyba. No dobra. Nie, przyczepka to nie kemping. Znaczy przyczepka, nie kamper. To dzwoń. Czy mówi pani? Dobra, wysiadam. Słuchajcie. Puławska 82. Pani bardzo miła przez telefon. Kazała nam otworzyć bramę. O. I wjechać. Tutaj na ten beton, żeby po trawie nie jeździć. To jest jeszcze kemping zamknięty, słuchajcie. To jest spichlerz ten. O, pani wjeżdża. I żebyśmy stali na tym betonie, pani by chciała. I za sam parking, bez, bo mają jeszcze toaletę zamkniętą i wodę też zamkniętą. A my nie musimy, bo wzięliśmy sobie, słuchajcie, z domu. No, zamykam się jak u siebie. Słuchajcie. Ach. Bez użycia prądu, wody. Zrzut możemy zrobić. Pani powiedziała, że 30 zł za jeden postój. Zobaczcie, tak to tu jest woda. I też prądy. Tam są prądy. Tu jest jakiś domek. O, tu jest toaleta, słuchajcie, zobaczcie. Typowo letni to jest kemping. Tu sobie można usiąść, o, patrz, ślugi zapalić nawet można na dworzu. No, tu jest spichlerz. I pani powiedziała, że w razie czego, jak będziemy chcieli prąd, to mamy się podpiąć. Ale Łukaszek powiedział, o, i fędzik stoi. Fędzik stoi. I altanka. O, dzisiaj z Łukaszkiem tu będziemy sobie siedzieć. I jesteśmy, słuchajcie, sami. Boiler to jest. Dobra. Jeszcze pan gada. Jeszcze pan, mówię, gada. Łukaszek gada jeszcze z panią. No. Dobra. Bardzo miła ta pani jest. Zresztą wszyscy na karabiningu są mili. O, zobaczcie. Tu są prądy. Tu kazała nam gdzieś schować pieniążki. I tu są wody. I kot. Kicia. No, tu jest też woda. Przyjemnie tu jest, nie? O, tu jest pewnie ten, do mycia tych. Takie spartańskie, słuchajcie, warunki są. Ale wiecie co, mnie to się podoba, bo tak mi się właśnie karawanik kojarzy. Tu jest, o, tu jest miejsce na coś. Dzisiaj w Kazimierzu padało. Na co tu jest miejsce? Grill chyba taki. Tak, są patyki. Fajnie. Tu musi być fajny klimat latem. Łukaszek, tu musi być fajny klimat latem. Tu są takie, wiesz, warunki spartańskie. Idę zobaczyć, czy w toalecie. Czy toaleta? Co prawda nieczynna, ale zobaczę, czy otwarta. Fajnie taki. Toaletes. Ty, dzisiaj nagrywam, słuchajcie, telefonem. Zamknięta. WC chemiczne, czyli kot. Proszę. No, i sobie tak stoimy. Nagrywam to oczywiście telefonem. O, tu jest hotel Król Kazimierz, czyli zaraz obok stoimy, ponieważ oczywiście zapomniałam naładować baterii w kamerze. Niestety. Rozkładamy się? Prawie rozłożone. O, no wiesz co? No. I pokażę wam, tak jak zawsze mamy pełną lodówkę. Tak teraz zobaczcie. Zero. Nie, jest Magi i 3 łyki wódki. No. No, naprawdę jest klimat. Super. My to uwielbiamy, takie klimaty. No, zaczęliśmy od namiotów, także... My przyzwyczajeni. Dobra, lecimy na Kazimierz, bo chcemy skorzystać jeszcze z pogody i z tego, że jest widna. Widno. I lecimy na jakąś kolacyjkę. Słuchajcie, stoimy prawie na dziko, oprócz tego, że jesteśmy za bramą. A tak to nie mamy podłączenia pod prąd, pod wodę.
i jesteśmy samowystarczalni. Łukaszek, nie! Jest na plusie 14, a ty czapkę zimową zakładasz. Co? Coś mi się wydaje, że chyba oszukujesz. Weź, że załóż inną jakąś czapkę, a nie jakąś zimową. Pokażę wam. Pokaż się w tej czapce. O. Kupił sobie ostatnio na Gubałówce. Nie, ale nie masz jakiejś letniej? Znaczy nie letniej, tylko jakiejś jesiennej? Ej, zaczyna padać. I to mocno. Ja cię! Mole i leję! O, słyszycie? Ty, a nie zamykasz bagażnika? No zobaczymy, że kiedy minie nam ta pogoda. Chyba to burza idzie, bo grzmi bardzo. A my nie mamy nic. Znaczy mamy herbatę, ciastko jakieś mamy, trzy łyki wódki mamy, mamy magin, coś tam mamy. Ale parasolkę mamy, więc w razie czego pójdziemy. Mam nadzieję, że to zaraz przestanie padać. Ale powiem wam, że grzmi. No trochę markizę Łukaszek wyciągnął. Grzmi bardzo, więc to może burza będzie. Już trochę jakby ustaje. Zostawiliśmy? Parasolkę mamy. I deszcz pada. Idziemy. Słuchajcie, tam, my słuchaj, tam stoimy. Ja będę parasolką kotę pokazywała. O. Tu jest kemping. Tu jest piekarnia. Pachnie pieczywko pięknie. Pięknie. Tu jest restauracja bardzo fajna. A tu, słuchajcie, sklep. Jest sklep. Miejscu, bardzo fajne. Tani. Bardzo wszystko tani. Tu jest. To jest sklep ogólnospożywczy. A, tam oczywiście jest Alko też jest. A tam idziemy, o tam. Tu jest Wisła. A tam idziemy, bo idziemy do Kazimierza. Jaką masz ten wskaźnik? Żeby palcem nie pokazywać. Palcyna. Fajnie. To jest karawani. Deszcz spada. No. Zobaczcie. No widać chyba pełno. No, deszcz spada. Parasolkę mamy. A my idziemy z rogalem na twarzy jak jakieś dwa. No co? Karawanik to jest prosta sprawa. To są emocje, to jest pasja. Ale fajnie, powiem wam jeszcze krótko. Ja myślałem, że nie wyjdziesz. Tak? Tak. Nie no, kiedyś bym pewnie nie wylazła. Nie, fajnie. Do Kazimierza mamy, słuchajcie, spacerkiem 15 minut. Także pochodzimy po Kazimierzu, pójdziemy zjeść kolację. A to jest chyba ten drugi kemping, czy nie? A stoi jakiś kemping, no. Kemping. No dobra. Do później. O, zobaczcie sobie, idziemy. Tu jest taki parking. I mówię, moglibyśmy sobie tu kiedyś stanąć, a tu dochodzimy do tabliczki. Zakaz parkowania kamperów. O. Niestety, nie można. No, idziemy. Ale jest kemping bardzo fajny. Tutaj pani powiedziała, że zaprasza nas latem, bo jest cudowna atmosfera. Zresztą widać już po tym kempingu, że jest bardzo swojsko. Powiedz, ile zapłaciliśmy za ten kemping. No mówiłam, 30 zł. Bez prądu, no bo mamy fotowoltaikę, mamy... Ale jak odchodzi, to się nie będę darła. A jak ty się drzesz? Ja no, odchodzę, bo mnie uszy bolą. Mnie prowokuje. Bo mnie uszy bolą. No to nie odchodź, to nie będę się darła. Odchodzę, bo mnie uszy bolą. Nigdzie nie odejdziesz, bo ja ci nie pozwolę. Do laryngologa się zapisałam, bo też uważam... Możesz to powtórzyć, bo nie patrzyłem na ciebie kamerą. Żartuję. No 30 zł, słuchajcie, za nocleg. Także zaje fajnie. Im bliżej Kazimierza, tym jakieś budyneczki, o tam widzę basztę i więcej, coraz więcej ludzi. Tu basztę widzę. Ale pogoda. Schowaliśmy się chwilowo pod wiatką. No, ulewa nas złapała. Barem, bo nas złapała ulewa. A czemu nie możemy iść dalej? Słuchajcie, jesteśmy w restauracji Felix. Powiem wam, co zamówiłam. Fajne zupy zamówiłam.
bo zamówiłam kazimierska zalewajka. Słuchajcie, ona jest mięso wieprzowe, ziemniaki, jajko sadzone, grzanki żytnie, zakwas domowy i krupnik z przepisu mojej babci, borowiki, wędzony pstrąg, krokiet ziemniaczany i deser. Jest cudownie. Z łukaniem. Łukaniak jest cudownie, bo wyglądasz, jakby nie było cudownie. Jest cudownie. Klimacik niezły. W ogóle jest bardzo ładna ta restauracja, powiem wam. Taka klimatyczna. Co to za zupka? Jezu, zobaczcie, co się dzieje. Po prostu poezja. Rewelacja. Ja cię, aż szkoda jeść. Piękny. I teraz będzie zalewajka. I też będzie wlewana. Nagrywasz to? No, oczywiście. Ja. Nie, no dla samego tego nalewania można tu przychodzić. A jeszcze smak pewnie dobry. Dziękuję. Dziękujemy. Kurna, ja nie wiem, czy my nie jesteśmy za bardzo prostacy. Do takich zup. Ładne, nie? No, super, ekstra. No to po dwie zupy zjedliśmy, ja wiesz jakie. Dwie. Jakie? Zalewajki i krupnik. Po dwie. Każdy z nas. I zupę chmielową. O, widzisz. Ty to jesteś mądra kobitka. Gdzie ty, Ksymanka, jesteś? Tutaj, jestem w tych kwiatkach, rzeczy to jest fajne. Taki bluszcz to jest z kwiatami. Bluszcz. I wiatr taki jest, o. Jest, taki wiatr. No, ale przepyszna kajka, super. W ogóle bardzo miła obsługa, pyszne jedzenie i super podane. A podane to mistrzostwo świata. No i towarzystwo przede wszystkim. Krupnik, po prostu ja w życiu nie powiedziałabym, że krupnik może być tak podany. Ale przede wszystkim towarzystwo. Tak, towarzystwo najważniejsze. To ja będę śpiewał. I no, see yeah. The wind rain. My już w domku naszym zaczynamy oglądać Łukaniu. Już ja się wykąpałam, jestem w piżamce. Łukaniu się poszedł wykąpać. Siedzę na podłodze, słuchajcie, bo nie mamy podłączenia pod prąd i jesteśmy podpięci. Widzicie? Dwie ładowarki. Moja i Łukania. Jesteśmy podpięci pod... Kotek, jak to się nazywa, bo zapomniałam? Pod przetwornicę. A u Justynki zazdro, bo jakby ona tak stała, to mogłaby sobie w każdym kontakcie włączyć i nie musiałaby siedzieć na podłodze. Bo wiecie dobrze, że wszystkie te ładowarki są na krótkich kablach. Także taki plus i to byśmy sobie w przyszłości w następnym serwisie sobie zmienili. Co, Kotek? No, także słuchajcie, my się szykujemy, będziemy filmować. Co? Przyciąłeś ze palca? Nie za rączkę zapraszam. Laptopik wyjęty i będziemy film. Szukamy filmu, będziemy oglądać film i jeść orzeszki, pistacje. Leżą tu. Także my to się dzisiaj żegnamy i do jutra. Witamy się rano. Pa, pa.